112. Dzień dobry, moje nazwisko jest Łukasz. Ja tu w Rybniku w Niedobczycach koło ronda z wieżą Eiffla. Na spacerze gościa znalazłem w rowie. Mówi, że ma nogi połamane. Nie, on leży w rowie, trawą w ogóle przykryty, jakoś tak. Tak. Pytałem się, czy pijany, czy coś się stało, powiedział, że ma nogę złamaną chyba. Tak. Okej, dobrze. Cichutko. Cicho. Niech pan się nie rusza, żeby nie pogłębszać żadnych tam złamań albo coś. Dzień dobry, moje nazwisko jest Łukasz. Rybnik, ulica tutaj w Niedobczycach, koło wieży Eiffla na rondzie. Na spacerze byłem tutaj wzdłuż i gościu leży w rowie i mówi, że ma nogi złamane. Kurde, hetmańska jest obok tutaj. To jest zaraz koło tego wieża, ronda z wieżą. Proszę? Jest ronda z wieżą w Rybniku. W Rybniku, tutaj na obwodnicy, gdzie jest ronda z wieżą Eiffla. Ale jaka to jest? Hetmańska. To jest skrzyżowanie hetmańskie z Wodzisławską. No co, leży tam w trawie, mówi, że się nie umie ruszać, to co, no nie wiem, co mu się stało. Pytałem się tylko, czy pijany, czy coś, a to powiedział, że tylko, tak? No mówi, że ma nogi połamane, nie umie wstać, no to co, no nie wiem, no. Leży, ja nie wiem, wie pani co, ja szedłem z psem i pies wyskoczył z rowu, i ja patrzę tego rowu, a tam człowiek leży. Także ja nie wiem, co on tam robił. No pytam się, a jak to się stało, że pan tam leży? Spadł z nasypu, powiedział. Spadł z nasypu, bo tu jest skarb, on leży w rowie. Kiedy to się stało? Wczoraj, on tu leży całą noc, to nie zmarznięty, zboczony i wszystko. On się cały częście. Cichutko, piesku. Rybnik, Wodzisławska, Hetmańska, skrzyżowanie, tak? Tak, koło wieży Eiffla. Tu jest wjazd, bo to jest taka droga, to jest SOS, wzdłuż do obwodnicy, taka awaryjna droga. I wjazd do tej drogi jest naprzeciwko sklepu alkoholowego NYC. NYCS. Naprzeciwko tego, między barierkami, jest wjazd. Ja tam mogę iść stanąć koło tego wjazdu, jakby co.
cichutko, piesku. Niech się pan nic nie stresuje. Możliwe, możliwe, no. Ja tu numerków nie znam, wie panie, bo to... Zaraz koło tego ronda właśnie jest ten sklep alkoholowy i naprzeciwko jest wjazd między te... Ja wiem, no to nie wiem, bo to jak będzie zespół jechał ratowniczy, no to raczej będzie wiedział, gdzie to jest ten sklep. Bo to jest taki znany sklep. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Już się pytam. Jeszcze coś pana boli? Mnie tu pies broni. Tylko nogi go bolą. Sklep alkoholowy NYCS. Nyc. NYCS. On jest zaraz za rondem, jak zjadą za ronda po prawej stronie i vis-a-vis tego sklepu jest wjazd między barierkami na ten SOS, na tą drogę awaryjną. Kurde, jak to mu się wczoraj stało, no to ładnie. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Już jadą spokojnie. Chodź, piesku. No nie, bo ja. Taki dobry piesek jesteś, widać. Bronisz pana, tak? Bronisz pana, no. Nic się panowi nie stanie, nie bój się. Ktoś, żeby tym psem się zaopiekował, jak pan pojedzie, albo coś? Bo oni na pewno pana zabiorą, nie? Gdzie pan... Niech pan się nie rusza, bo pan pogłębi jeszcze jakieś złamania, albo coś. Gdzie pan mieszka? Chowa ile? Chowa pędzia przez trzy. Ma pan tam kogoś? Jest tam ktoś? Jakiś numer telefonu, żeby do nich zadzwonić, że taka sytuacja jest, czy nie ma? Nie ma. 5A przez 3, tak? Co? To nie na... Cicho! Osiem A. Osiem A przez trzy, ja? Jak pan się nazywa? Joachim. Niech pan myśli jeszcze nad tym adresem, bo na pewno też się będą pytać. A ten telefon to nie wie pan, gdzie pan ma. Bo pan mówi, że z wszystkimi pan był, ale tu nikogo nie ma. Tu jest polana, to pan musiał przyjść tu wczoraj. Zaraz przyjadą, spokojnie. Tylko co z tym pieskiem teraz? Żonę pan ma, tak? Jak żona ma na imię? Zofia. Dzieci pan ma? Jak mieszka, aha. I kaj pracuje? Spokojnie, spokojnie, niech pan się nie nerwuje. Piesku, nie szczekaj piesełku. No cichutko, cichutko. Ty chyba pojedziesz ze mną dzisiaj. Zabierzemy cię do domku. No? Nie bojaj, piesku, nie bojaj. Spokojnie, ja też mam psa, ja się nim zaopiekuję, odwiozę go panu, wie pan?
Niech pan się nie stresuje pieskiem. Załatwimy to. Zaraz przyjedzie karetka, to będzie dobrze. Się panem zajmą. No kurde, ja się dziwię, że tu... Ja tylko dlatego, że psa mam, wie pan, i dlatego pies wyskoczył i tak zajrzałem, bo jakby się pies nawet nie odezwał, to bym pana nie zobaczył, bo skąd? Martynko, tu jest taki mały piesek. Ten pan tam leży, widzisz? Tego pieska trzeba będzie zabrać. Zawieź, nie wiem, weź się, zbierz i podjedź tu autem, wiesz? Dobra, to ja przyjadę Mercedesem, bo tam mamy klaty. Dobra, dobra, okej. No to pa. Cichutko, piesku. Ile pan ma lat? Cichutko. 61. To pan jest 63 rocznik. 53. To 71. Czas leci. 71. Cichutko, cichutko. No nie mam żadnego smakołyczku. Zaraz przyjedzie Martynka, to ci coś tutaj da i czy weźmiemy do domku. Bo ty też, piesku, jesteś wystraszony, ja wiem. Całą noc tutaj siedziała, pilnowała. Maksiu, tak? Maksiu, Maksiu? Maksiu. Nic się nie stresuj, Maksiu. Kurwa, gdzie ta karetka? Niech pan się nie rusza, niech pan się nie rusza. Pan się, widzę, poprzykrywał trawą trochę. No ja wiem, padało, no. Niech pan nie rusza tą nogą. Niech pan nie rusza. Kazali nie ruszać, bo pan może pogłębić jeszcze swoje obrażenia. Zaraz pana wezmą. Zdejmą te mokre ciuchy, zagrzeją pana, także spokojnie. Dostanie pan coś pewnie pić, coś jeść. Zaopiekują się panom. A ja wezmę pieska do domu. Na... No pojedziesz ze mną, piesku. Zaraz tu przyjedzie taka Martynka. No grzeczny, widać, że grzeczny, a broni, no. To ci tu może kamyczka rzucić, co? Aportujesz? Nie aportujesz, piesku. Jak widzi mundur. Nie robi takiego. Jak mundur widzi? A ja nie jestem w mundurze. Ja jestem w dresie. Ja bym z psem na spacerze, wie pan. Ja nie ma policjant, kurwa. Dobrze, że piesek wyskoczył z dołu i tak jak mówię, bo ja bym poszedł tam i wrócił i poszedł dalej, bo kto tam po rowach chodzić, zaglądać, no. Z Częstochowy pan idzie piechotą, na i tu się pan wyjebał. Ja pierdolę. Przecież to jest kawał drogi do Częstochowy. Tyle pan zaszedł. Co, z Częstochowy? Nie, to chyba bliżej pan się, nie z Częstochowy. No kajesz, do Częstochowy to się 2 godziny autem jedzie. No. Gdzie? Piechotą? Autem? I gdzie on jest? Gdzie ten łeboń? Co? Jak
Uciekł! Cichutko, piesku. No cichutko, piesku. Tobie też jest zimno, no. Ja wiem. Ja wiem, piesełku. Oj! Cichutko. Taka pogoda akurat się trafiła. Cały czas było ciepło, a pan się wywalił, to pada, no. Dobrze, że tak większej wody tu nie ma, bo by jeszcze wow, wow, wow. Lepiej nie myśleć. Dalej by pan poszedł prosto. To pan tamtą drogą szedł? Czy tam są dwa pasy? To nie ma droga do chodzenia, to jest droga do jeżdżenia, wie pan. Chodź tu, piesku, chodź tu do mnie, zrobimy ci zdjątko. Chodź, piesku. Chodź, piesku. No chodź. No chodź tu do mnie. No chodź tu do mnie. Chodź. Pilnuję pana i... Ja myślę, że mój by mnie też tak pilnował. Ja mam labradora, nie? No to labrador was tu znalazł. No. Niech pan nie rusza tymi nogami! Niech pan nie rusza tymi nogami! Chodź tu, piesku, ja ci coś pokażę, chodź! Chodź! Ja nie wiem, czy by nie było lepiej Rosji wziąć. A boi się ten piesek? Boi się, no. Dzień dobry. Chodź, piesełku, nie bój się! On pilnuje, wiesz. Chyba, że poczekamy, aż przyjedzie karetka, Martynko. Ty, ja stanę tutaj, Martyna. Ja stanę tu, bo przyjedzie karetka, to wiesz. Ej, dobra, Martyna, weź ty przejedź, Martyna. Weź ty przejedź, bo nie wiem, czy nie są oni. Nie, to nie oni. Kochanie, stań tu, ja idę tam na drogę, wiesz? Ja, to są oni. Kurwa, bez kogutów pojechali. Z konia mogłem wiedzieć, że to są oni. Gdzie oni pojechali, kurwa?
Kurwa, chłop leży całą noc, nie? Halo? Ja widzę państwa, tu na prosto, tu naprzeciwko tego sklepu. Widzicie mnie? No to tą drogą tu musicie wjechać, no. Nie? By trzeba było smyć może, co? Dobry. Podobno od wczoraj leży. Weź go za kragiel. Umie pan go złapać, tego psa? Niech pan nie wstaje! Tylko pan go zawoła i my go weźmiemy. Co pana boli? Która? Mówi, że od wczoraj leży, nie? Ja tu z psem wsiadłem i... Podejdzie pan do psa. No nie no. Jeszcze całą nas padało, kurde. Jakby nie mój pies, to bym nawet nie zauważył. Macie swojego psa. Tak, ja tu byłem ze spacerem i ten wyskoczył, nie? No też całą noc tu siedzi wystraszony ten pies. Broni pani krzywdę. Martynko, on broni, Martynko, zostaw. Tu niby pani z***owej się nazywa Joachim, tyle co się zdążyłem dowiedzieć od pana. Joachim, ale nie pamięta dokładnie numeru bloku. Myśmy tego psa zabierzli, tam żona niby jest, Zofia, tak z nim rozmawiałem tutaj. A numer telefonu? No nie, no nie ma telefonu, powiedział, że z Częstochowy idzie. I tutaj się ten... Ktoś niby go przywiózł, coś tego, ale... Panie Achimie, jaki rok mamy dzisiaj? Nie, bo mi powiedział, że ma 61 lat, a jest 50, nie? To ja mu powiedziałem 71, w szoku był. A pani Achim, jakiś alkohol był? W ogóle? Choruje pan na coś, na cukrzycę? Jakieś leki pan przyjmuje? Pan z Częstochowy idzie, tak? Nie ruszać tą nogą. Nie ruszać. Kurzam cały czas. Powiedziałeś, żeby na CITO przyjechali? No. Ta 27. No to ja jadę. Ty jedź, no. Jedźcie państwo, my czekamy na policję. A, dobra, dobra, okej. To powodzenia życzę. Do widzenia. Powiem wam tak szczerze, że jest lipa taka, że byłem tu z Rosji na dworze, nie miał kiedy, tylko genał jak ja był na dworze, to wtedy mi tutaj ten pies przeleciał. I co ja mam teraz z tym psem zrobić? Z tym małym, idę obejrzeć. Naprawdę, że nie miał telefonu, że tam z Rosji był, a ten tu leci, kajtek mały, nie? On tam pewnie poszedł do tego rowu zobaczyć, jak tam kurwa, czy tego dziadka tam zabrali, to masakra to jest. I nie wiem, co teraz mam zrobić. Tego psa nie wezmę, bierze Eiffla. Nie wiem, czy widać, bo to kurwa. Jest tam ten pies, czy nie ma? No już się boję. Psa nie ma. Chłopa tu zabrali stąd. Psa nie ma na pewno.
Dobra, to przynajmniej sumienie czyste, nie? Bo ja już się martwiłem. Dobra. Ty, ale naprawdę, nikt mi nie uwierzy, nie? I on tam z pieskiem był na spacerze. Kurwa, cały dzień mógł ten pies lecieć, nie? Genau, jak go był z psem, to patrzę, kurwa, leci, nie? Tam po chodniku. Światła świecą, zał, deszcz pada. No ten mały, nie? I tu wleciał i poleciał tutaj. Dobrze, że go nie ma, to nie wiem, może się wrócił do domu. Mam nadzieję.